Vax mer sta pen. Oj, oj, oj. Oj, oj, no zobaczmy taki chytry ruch. I zaatakujmy centrum. I dajmy pionka dla wyrównania. No to gońca na dużą przekątną. I gońca na dużą przekątną. No i roszad. Ojojoj. A jak zaryzykuję atakę, to co to będzie? No nie wiem. Napadłem na wieżę. No pan Klekotki pięknie gra. Panie Michale, pan nie pisze takich rzeczy, to nie mój sobowtór. To człowiek, który chciałby się nazywać tak jak ja, chociaż przez jeden wieczór, trzeba mu pozwolić. Mam szansę zbić wieżę z Afryką, jak hetman zbije. O! A gdyby zbił koniś, dałbym szacha i zabrał konisia. Zasłonię się. Ojej. Wycofam się. O. Wycofam się. Tu chcę zroszować. Zagram D6, zroszuję, zagram D6, no od razu mam lepszą muzykę, no. Odbijam. Cofnę się. Powinienem jakąś linię otworzyć. Jak otworzę linię, to moje wieże mogą zagrać. Bo wieża lubi otwartą linię. Wyrzucę na razie konika. Spróbuję wymienić gońca. Udało się. No wieża tam chce iść. Obronię się. Chcę tego pionka zbić po prostu. A po pchnięciu postawić wieżę na F6 albo gońca na D4. O! Gońca na D4 postawię. Bije. I bije, zbije wieżak, tam przyjdzie konia, zbije. Wszystko bije. Chowam króla do narożnika. Tu jeszcze chcę zbić.
Skoczek nie ma ruchu. Zasłonię hetmana. I tu jeszcze raz zasłonię hetmana. Zasłaniam hetmana, żeby głupc nie robił tu. Obronię z nadmiarem. Zbiję i napadnę trzy razy na konisia. Chcę go zbić i chcę zagrać F4. Koniś nie może bić na F5. Koniś nie może bić na F5. Ale ja mogę zbić konisia i trzeba go odbić pionem. To wieżę, to ja zbiję. Idę królem do ataku. Idę królem, dam szacha na E4. Teraz idę pionem tym. Szaszek. Powinienem dać mata w kilka ruchów, jak jestem dobry. A jak jestem kiepszczak, to nie dam. Dałem, dziękuję bardzo.